Pokój i dobro. Witajcie, drogie dzieci. Piąteczka dla was. Dzisiaj z panem Rączką jesteśmy w domu. W domu, jak wiecie, jest ciepło, dobrze, radośnie, dopóki nie pojawi się grzech. I to właśnie o grzechu dzisiaj z panem Rączką chciałem wam opowiedzieć. Człowiek, którego tak bardzo Pan Bóg kochał, żył razem z Panem Bogiem w ogrodzie rajskim. Ten ogród rajski był jak najwspanialszy dom. Dom, w którym Pan Bóg i człowiek żyli sobie razem, rozmawiali, cieszyli się, dzielili miłością. Było wszystko wspaniale. Ale coś się zepsuło. Coś się zepsuło i musieli opuścić ten dom. Dlaczego? Jak to się stało? Ale zanim jak to się stało, może byście zjedli coś dobrego. Jak to w każdym domu bywa, dzieci zastanawiają się nad tym, gdzie rodzice trzymają słodycze. Może w górnej szafce. Sprawdzimy tą szafeczkę. Jesteście za? Spróbujmy. Jest. Co? Ulubione orzeszki. Wezmę sobie jednego. Ale one nie są moje. No ale jednego przecież. Mama, tata, one się nie zorientują. Przy jeden orzeszek. Ale one nie są moje. Powinienem zapytać. Już mogę zapytać. Ale jeden orzeszek. Tam. Pusto. Grzech, kochani, prowadzi do rozczarowania. Nie ma nic. Każda pokusa sprawia, że wydaje się, że będę miał coś dobrego, że będę zadowolony. Ale jednak przychodzi rozczarowanie. Nic nie ma. Grzech przynosi smutek. Smutek Pana Boga. Smutek mamy, taty, jak się dowiedzą, że tutaj szukałem. A w konsekwencji i mój smutek. I ja jestem na końcu smutny i rozczarowany. Takie rozczarowanie wydarzyło się w raju. Człowiek, ten kochany przez Pana Boga, utracił szczęśliwe życie z Bogiem. Pojawił się szatan, który chciał odebrać ludziom szczęście. Skusił człowieka do grzechu. Ewa uległa pokusie. I tak pojawił się grzech. Grzech, który oddziela nas od szczęścia. Grzech, który oddziela nas od Pana Boga. Oddziela nas od drugiego człowieka i oddziela nas od nas samych. Grzech odebrał nam szczęście, które człowiek miał. No cóż, ale się porobiło. Może jednak odłożę na miejsce te nieszczęsne orzeszki. Żeby poskładać do węża. Może nikt się nie zorientuje. Je ruszałem. Człowiek po grzechu pozostał jak ten rozbity dzban. Był bardzo smutny i zastanawiał się, co na to Pan Bóg. Ale Pan Bóg, kochani, nie przestał go kochać. Nie przestał kochać człowieka. Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego. Pan Bóg może wszystko. I o tym
już w kolejnym odcinku. A teraz, moi drodzy, zadanie. Weź białą kartkę, namaluj szczęśliwych ludzi, porozdzieraj kartkę na małe kawałki i spróbuj ją poskładać w całość. Poczuj się jak człowiek, który stracił piękno, z problemem, jak go odzyskać. Bardzo Wam dziękuję. Zapłać serdeczne. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i poprzedniego, za bardzo dobre, pozytywne komentarze. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem.